Jeden z najdroższych dresów Europy Wschodniej. Tani nie jest. No to widzę. Powiem ci szczerze, drogi Kizo, tęskniłem. Ostatnio i tak się często spotykamy coś. Nie mów tego, błagam cię, no. Znaczy, w normalnych okolicznościach oczywiście. Jak to są normalne okoliczności... dla mnie, normalnych dla mnie. Jak to są normalne okoliczności, to cud, że ty jeszcze żyjesz. Tak. Też tęskniłem. Naprawdę? Tak. A jakie miałeś wrażenia po naszym ostatnim spotkaniu? Tu, na kanapach. Tak serio. Szczerze, jesteś u... To trudno uwierzyć, ale młodszego kolegi. Powiedziałem to? Nie, no uważam, że było świetnie. Było to też dla mnie przetarcie, można powiedzieć, pierwsze telewizyjne. No. A czy ktoś cię w ogóle kiedykolwiek jeszcze zaprosił do telewizji? Tak między nami. Ty, no ale gdzie miałbym iść poza twoim programem, tak szczerze? Kizo był dwa razy w telewizji. Dzisiaj jest drugi raz. Ty, ja sobie wyobrażam ciebie w Dzień Dobry... Do trzech razy sztuka. Ja sobie wyobrażam ciebie w Dzień Dobry TVN. Ty byś przeszedł jak walec. No, myślałem o tym, tylko że mój wykon mógłby nie za bardzo tam, wiesz, jakby... Oni o tym nie myśleli na bank. A. Jestem przekonany. To ja to przewidziałem jakby... Ale to jest w ogóle niesamowite, bo wiesz, że ja mam takie wrażenie, szczególnie po naszym... To jest fenomen. Ty występowałeś w Gdańsku na juwenaliach. Byłeś na nich. Byłem, bo były studentki. I studenci! I student. Wiesz, ja ze sceny niestety nie mam na to tak za bardzo poglądu, więc... Ty ze sceny miałeś jeden dobry konkurs. Nie wiem, czy ty pamiętasz, bo ty byłeś w takim flow, tam jest 50 tysięcy ludzi, a ty mówisz, mam dla was konkurs. Wszyscy, uuu, a ty mówisz, gdzie jedziecie na wakacje? Co to jest za konkurs? Pamiętasz to? Konkurs? Co to jest i kto wygrał? Ja. Dobrze. Wiesz, ja mam takie wrażenie, bo najczęstszą maską takiej trochę arogancji, buty, trochę takiej szorstkości, jaką ty reprezentujesz, najczęstszą maską jest, znaczy inaczej, jeszcze raz zacznę, że arogancja, buta i pewnego rodzaju szorstkość to jest maska bardzo wrażliwych, delikatnych chłopaków. Nie patrz tak na mnie. Bo już czuję, że mi ktoś odjeżdża samochodem. Ale pytasz, czy ja taką maskę noszę? Właśnie, ja się zastanawiam, czy ty nie jesteś... Do tego dążysz? No. Ja uważam, oczywiście, że jestem bardzo wrażliwym mężczyzną, czy tam, jakbyś powiedziałeś, chłopakiem. Chłopak. W końcu mam tylko 29 lat. To jest niesamowite. Jeszcze nie dorosłem. Ciebie ze trzy razy oszukali na metryce. Wiesz, papiery lewe. Słuchaj, jakby nie dorosłem chyba do statusu mężczyzny, więc faktycznie może jestem chłopcem. Oczywiście jestem wewnątrz gdzieś tam wrażliwy, ale... Nie na tyle, żeby okazywać to całemu światu, prawda? Wrażliwość zostawiam w domu. A tam ktoś jest, czy tylko jesteś ty i twoje Rolexy? Kluczyki do auta jeszcze. Mm-hmm. Zawsze jakieś 1000 złotych gdzieś leży, wiesz. Tysiąc nie, obok tysiąca, jak cię znam. Znaczy, nie mieszkam ze swoją partnerką, jeżeli o to pytasz. Mieszkam sam, ale czasem ona tam bywa. Fajna metoda na relacje. Chyba coś o tym wiesz przez te lata, jakby. Zmieniając temat.